Niewiarygodny mecz. To jest twoje 10. zwycięstwo na kartach Wimbledonki. 25. jubileuszowe na Wielkim Szlemie. Hubert, serwis gwoździe wbijałeś w najtrudniejszych chwilach, kiedy trochę drżało serce w ostatnim momencie, nie? No tak, no ostatni kamień nie był tak płynny, jakbym sobie to życzył, ale na pewno trochę napięcia nie zaszkodzi nikomu nigdy. W challenge'u szczególnie, nie? Były nerwy. Myślę, że nie. Hubert, jak patrzysz teraz na to, co się wydarzyło, 3 sety w pierwszym meczu, 3 w drugim, wciąż bez straty seta, to znaczy, że niezależnie od tego, kto wieczorem wygra Wawrinka czy Djokovic, to jesteś spokojny o 4. rundę? Znaczy, spokojny to nigdy się nie jest. Powiedzmy, będę miał swoje założenia i to będę starał się zrealizować i powiedzmy być, no wiadomo, cały czas starać się przejmować inicjatywę, grać agresywnie do przodu i tak naprawdę niezależnie od wyniku, czy wygram, czy przegram, to jest moim celem w kolejnej rundzie. Jest wolny dzień od gry, to Craig Boynton daje zajęcia na korcie, czy masz totalnie wolno od przyjazdu na korty? Nie, no zazwyczaj trenujemy, tam parę jakichś małych niuansów robimy i także zobaczymy, co jutro wykombinuję. Hobby, wieczorem oglądasz sobie w swoim domku mecz Djokovic Wawrinka, czy idziesz spać i mówisz, nieważne kto będzie moim rywalem, to dowiem się rano? Ja zobaczę, może trochę pooglądam, także też będą treningi Formuły 1, także to też będzie do pooglądania dzisiaj, więc zobaczymy, będzie na pewno fajnie, cieszę się z tego zwycięstwa tutaj kolejnego na Wimbledonie i na pewno no, będzie super, że będę miał okazję zagrać w 4. rundzie, no nie będzie to nie na korcie 12? No już nie na korcie 12, także to zawsze fajnie grać na większych arenach, niezależnie czy Stan, czy Nowak wygrali w sumie razem 26 razy turniej wielkoszlemowy, więc jest to dużo, więc niesamowite osiągnięcie, no i oczywiście też dążę, żeby też kiedyś tam się pojawić na tej 26 to będzie mecz, 26 razy grali Wawrinka z Djokovicem, nie tylko tytuły się zgadają. No to też sporo razy. Gratulacje, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.